Cześć. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek w tych pięknych, leśnych okolicznościach przyrody. Jakby się ktoś zastanawiał, co mi wystaje z ucha, to żadna antenka, żaden nadajnik po prostu przewiało mi ucho i muszę mieć zatyczkę w uchu, żeby jeszcze bardziej nie pogłębiać tego stanu zapalnego. Przybyliśmy z Dawidem do lasu, żeby szukać roślinek do zielnika, ale o tym za chwilę. A teraz chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, co żeśmy w tym tygodniu ogrodowo-pracowo zrobili, bo rozparcelowaliśmy z Dawidem moją tak zwaną górę wstydu. Dawid tam się szykuje do wystartowania dronem w przestworza, a ja Wam opowiem o mojej górze wstydu, bo jest o czym opowiadać. Ogólnie historia będzie w miarę długa. Więc 3 lata temu, jako początkująca ogrodniczka, taka wiecie, początkująca na większą skalę, a nie tylko dosadzająca kwiatki i wysiewająca jakieś tam jednoroczne kwiatki do tych rabatek, które już scholastyka miała wcześniej pod domem. Więc 3 lata temu, jako początkująca ogrodniczka, zakupiłam wielką kopę ziemi, nie wiem ile tam było ton, ale dużo, przyjechała do mnie takim wielkim samochodem, bo chciałam stworzyć nowe rabaty. I tak się radośnie złożyło, że to była dobrej jakości ziemia z małą ilością kłącz, chwastów, jakichś tam uciążliwych różnych habazi do wyplewienia później z tej uprawianej ziemi. No poszczęściło mi się, więc postanowiłam w tamtym roku również pójść na skróty trochę, mimo wiedzy jaką już miałam, bo zaczęłam oglądać dużo ekofilmików na YouTubie, ekoogrodników, którzy mówią jak w prawidłowy sposób uprawiać tą ziemię i zakładać nowe rabaty. No i ja postanowiłam sobie znowu, wiecie, troszkę tak na skróty pójść i znowu kupić ziemię od tego samego źródła, od pana ziemi, tak mam go zapisanego w telefonie, chyba muszę go wykasować, żeby mnie nie kusiło. No i tym razem ziemia przyjechała w okropnym stanie. Tam był zlepek piasku, takiego wiecie, żółtego piasku, prawie jak ze żwirowni z gliną. Ta ziemia była na tyle zła, że mój nastrój i mój poziom chęci do tworzenia z tego czegokolwiek spadł do zera. I ta góra, jak się pewnie domyślacie, zarosła strasznie tymi wszystkimi chwastami. Tymi chwastami jednorocznymi, tymi chwastami wieloletnimi. Znowu piękna gra światła leśna. I nic z tym nie zrobiłam. I ta góra tak kwitła do tego roku. I postanowiłam w tym roku, w przypływie nowych sił ogrodniczych, że muszę zrobić porządek z tą moją górą wstydu. Stwierdziłam, że to jest moja pokuta za chęć pójścia na skróty i za niecierpliwość, żeby wszystko było na już i na teraz, że muszę tą ziemię jakoś spożytkować i tą górę rozparcelować, a jeszcze w ogóle ona jest przed warzywnikiem, który w tamtym roku też powiększaliśmy i w ogóle też mi się nawet do tego warzywnika nie chciało przez tą górę zaglądać na serio. I na szczęście mój mąż mi w tym pomógł, bo nie wiem ile tą górę sama bym rozkopywała i rozkładała tam dookoła. No nie wiem ile, także mężu, dziękuję publicznie, dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkie klientki ślubne, nie zapominaję, które nam kartonów dostarczają, jak przesyłają kwiaty. Teraz w planach mam tą rozparcelowaną górę wstydu trochę poobsadzać, trochę wyłożyć kartonami i przede wszystkim ściółkować, żeby się szybko jej jakość polepszyła, bo wiecie, tamta ziemia poprzednia, sprzed 2 lat, to było marzenie ogrodnika. Ona była taka gruzełkowata, z dużą ilością próchnicy, a ta ziemia, coś strasznego. Także nie polecam kupowania ziemi. A tu, mniej więcej w tym miejscu, była ta góra i ja Wam zrobiłam filmik
żeby wam pokazać, jak ta góra wyglądała jeszcze przed rozgarnięciem, z tymi wszystkimi habaziami wystającymi z ziemi, jaka ona była duża, ale go niechcący wykasowałam. I zostały tylko te przyspieszone filmiki, jak już część ziemi, tylko która została tutaj, rozgarniamy. Także taka jestem, youtuberka. Tu w tym miejscu, gdzie teraz stoi Suchitka, zrobiliśmy takie taką wklęsłość i tu będzie drugie wejście do warzywnika, bo tam będzie druga furteczka i tu wszystko sobie poobsadzam i nie wiem, czy nie będzie tutaj też trochę kamyków, bo chciałabym mieć rośliny skalne, ale nie na takim, wiecie, typowym kopczyku z kamyków polnych, tylko tak jakoś bardziej naturalnie, żeby to wyglądało. Także tak, tak to wygląda. A warzywnik to jeszcze do dokończenia, ale to pokażę wam kiedy indziej. Najważniejsze, że nie ma góry, która nam tu krajobraz szpeciła. Ta góra na filmiku to wyglądała na niedużą, bo już ją częściowo rozparcelowaliśmy, ale robiliśmy to we dwójkę przez dwa popołudnia, także było trochę roboty. I jak zauważyliście i jak wam wcześniej już powiedziałam, jesteśmy w lesie i w dzisiejszym odcinku przede wszystkim chciałabym was zachęcić do stworzenia ze mną zielnika. Tak wiecie, będziemy razem sobie tworzyć, mam nadzieję, zielnik i poznawać bogatą florę Polski. To jest, uważam, w ogóle wspaniała sprawa, tworzenie takiego zielnika, bo mamy w Polsce tyle pięknych, wspaniałych i pożytecznych roślinek i może się ten zielnik tworzyć sami dla własnej przyjemności, wyżywając się przy tym artystycznie, pięknie, ozdabiając jego stronicę. Możecie to robić z dziećmi, z wnukami, z przyjaciółmi, z kim tam chcecie i możecie mieć z tego naprawdę niezłą frajdę, tak? Tak uważam i tak wam obiecuję. A przy okazji robicie dużo kilometrów i tyłek chudnie, jak się szuka roślin po lesie, po łąkach i w różnych innych dziwnych miejscach. W opisie tego filmu znajdziecie... przewaliła. W opisie tego filmu znajdziecie link do mojego sklepu, do Kocimiętki i tam możecie sobie za darmo pobrać karty do takiego zielnika, które specjalnie stworzyłam i zaprojektowałam i będziecie mogli sobie je sami wydrukować w domu na swoich drukarkach albo równie dobrze możecie robić zielnik w jakichś zeszytach, pięknych kajetach, segregatorach po swojemu, niekoniecznie na tych moich kartkach. Ponieważ wszystkim paniom się podoba, jak mój mąż przemawia, to w ramach aktywizacji mojego małżonka na YouTubie, żeby więcej za mnie mówił, to Dawid teraz wymieni, jakich roślinek szukamy, ale jak znajdziemy jakieś inne, to też je chętnie wkleimy do zielnika. Już? Nauczyłeś się już? Zawilec gajowy, szczawik pospolity, przylaszczka pospolita, i podbiał pospolity. Szczawik to był zajęczy. Przecież powiedziałem, że zajęczy. A nie powiedziałeś pospolity? Nie wiem. To powtórz jeszcze raz szybko. Zawilec gajowy, szczawik zajęczy, podbiał pospolity i to ostatnie. I przylaszczka pospolita. Przylaszczka pospolita. W ogóle to zachęcam was bardzo serdecznie do zakupienia sobie książek z serii Flora Polski i to są różne, tutaj akurat mam rośliny leśne, ale są rośliny pod ochroną, rośliny łąk, chyba rośliny ruderalne, rośliny bagien, różne, naprawdę są różne, ja mam prawie wszystkie i kurczę, dzięki tym książkom będziecie wiedzieć, co kwitnie, kiedy kwitnie, gdzie kwitnie, kiedy wyrasta z ziemi, co jest przede wszystkim pod ochroną, żeby nie zrywać tego, co jest pod ochroną, bo czasami wam się wydaje, że to jest na przykład jakiś fiołek, który nie jest pod ochroną, a okazuje się, że na przykład jest pod ochroną, bo to jest fiołek bagienny albo jeszcze coś innego. Także
bardzo polecam te książki i ja głównie z nich najpierw czerpię wiedzę, a później tylko potwierdzam sobie w internecie, że to, co tutaj wyczytałam, że na pewno się nie pomyliłam i że znalazłam odpowiednią roślinkę, i później sobie to jeszcze dodatkowo potwierdzam w internecie, nigdy na odwrót. A i jeszcze, jak ktoś nie chce w nic inwestować, to można sobie ściągnąć taką apkę na telefon. To są zdjęcia Google, czy coś w tym stylu. Cykacie fotkę przykładowo takiego fiołka, o którym wam mówiłam, i wyszukujecie to w sieci i wtedy wam pokazuje, że to jest na przykład fiołek taki i taki, tylko że tam jest taki problem, że no może się pomylić ta aplikacja, bo to będzie taki fiołek, który akurat jest pod ochroną, a wy myślicie, że nie jest. Wiecie, o co chodzi. No więc zebraliśmy w sumie 6 roślin. 3 z nich w lesie i jest to szczawik zajęczy. Oprócz szczawika zerwaliśmy również zawilca gajowego, tego z białymi kwiatkami. I przy okazji zawilca gajowego mieliśmy bardzo fajną niespodziankę, bo znalazł się również zawilec żółty, dużo rzadszy od gajowego, ale również nie pod ochroną. Po podbiał udaliśmy się do naszej olszyny. Akurat było bardzo pochmurno, więc wszystkie kwiatki się zamknęły, ale postanowiłam je otworzyć pod lampami do naświetlania roślin. Po Przylaszczkę Pospolitą musieliśmy się wybrać aż do rezerwatu, który znajduje się około pół godziny drogi od nas. Te listki, które tam widzicie, to są listki od zawilców, chyba gajowych, które jeszcze tam nie zakwitły po prostu. Przylaszczki kwitną, zanim wypuszczą liście. Oczywiście nie zerwaliśmy przylaszczki, bo znaleźliśmy ją w rezerwacie, gdzie nie można zrywać nic, a poza tym była pod ochroną do 2014 roku, więc i tak byłoby mi szkoda zrywać i w innych miejscach. Dodatkowo udało nam się po drodze przy polach zerwać kwitnącą już jasnotę purpurową, czyli tę roślinkę, którą zobaczycie najpierw z tych dodatkowych, a jako drugą zerwaliśmy dodatkowo złodź żółtą. Suszyć kwiaty do zielnika można na kilka sposobów. Albo w zielniku, albo w książce, albo w prasce. Jeżeli suszycie bezpośrednio w zielniku, to marszczą się wam brzydko stronice tego zielnika. Jeżeli suszycie w książkach, to wybierzcie te mniej cenne książki, ponieważ strony w książkach również się pomarszczą i dodatkowo mogą wam zafarbować. Trzecim sposobem suszenia jest suszenie w prasce. Ja zapomniałam praski i niestety musiałam wsadzać kwiatki do tej księgi z serii, o której wam opowiadałam wcześniej, przez co również pomarszczyły mi się karty. Co do praski, to można kupić taką specjalną praskę lub ją sobie skonstruować. My mamy praskę handmade'ową ze sklejek skręconych na śruby. W środek wkładacie najpierw ręczniki papierowe, które będą pobierały wilgoć z roślin, później dwie warstwy papieru gładkiego bezpośrednio dotykającego roślin, a później znów warstwę ręcznika. Ten gładki papier zapobiegnie odciskaniu się tekstury ręcznika na roślince. Ja pokazuję wam akurat, jak wkładam już ususzone roślinki, bo wszystkie roślinki wrzucałam do książki, a chciałam wam po prostu pokazać, jak to złożyć wszystko razem. Najbardziej oczywiście polecam wam sposób z praską, tylko można może skonstruować mniejszą, żeby była poręczniejsza podczas spacerów. Teraz jeszcze wam pokażę, jak nam kradną las. A raczej to, co zostało z tego lasu, z tych drzew, ponieważ życie na wsi to nie jest tylko życie usłane różami i pachnące fiołkami, tylko tak jak wszędzie są i źli ludzie, którzy was okradają, niszczą wasze mienie, i wcale nie jest tak, że na wsi to mieszkają tylko fajni, dobrzy ludzie.
Mama Margot ma w okolicach tutaj domu babci Scholastyki właśnie po dziadkach dużo lasu i w różnych miejscach. I jest takie miejsce, tak jakby za tym miasteczkiem, w którym, do którego mamy najbliżej z naszej wsi. I tam też ma sporo lasu. Właśnie jesteśmy w tym lesie i pokażę wam, jak sobie ludzie kradną drzewa. W jaki sposób, jak sobie opracowali. Idziemy sobie taką piękną, leśną drogą. Idziemy, jest pięknie. Śpiewają ptaszki. Trochę się mieli piasek pod nogami, ale to nic. I nagle widzimy, oprócz dużej ilości śmieci, bo w tym lesie jest strasznie dużo śmieci, bo ludzie nie dość, że kradną drzewo nam, to jeszcze wyrzucają tutaj różne śmieci, z którymi nie mają chyba nic co zrobić. Tak więc proszę bardzo, tutaj drzewo wycięte przy samej drodze, to akurat jest złamane, ale tu będziecie zaraz widzieć następne drzewa. W ogóle te wszystkie tutaj gałęzie, które widzicie, to są ze świeżo ściętych drzew, bo ci złodzieje sobie jadą taką drogą i wycinają wszystko tutaj przy brzegu, przy drodze, i te czuby zostawiają, a to co spadnie tutaj na drogę, to zabierają. Bardzo proszę, ścięte świeżo drzewo, następne świeżo ścięte drzewo. Tam ile jest, zobaczcie, tu jest ścięte, tam są pościnane. Nie wiem, ile tu pieniędzy zostało ukradzionych. O, tu proszę, urocze śmieci. Tu dwa ścięte drzewa, tam kolejne. W ogóle to tutaj inne osoby też mają jakieś tam różne części lasu. I problem jest taki, że wszyscy wiedzą, kto kradnie to drzewo. Tylko część ludzi nie złapała za rękę, więc boi się iść na policję i rzucać takimi oskarżeniami bez potwierdzenia czarno na białym. A część ludzi boi się tych, którzy kradną to drzewo, bo to są takie, wiecie, lokalne opryszki, także... Ale mamy sporadą fotopułapkę, więc jak już ponagrywamy sarny i łosie, bo na razie to wisi w naszej olszynie i nagrywa różne zwierzątka, żeby wam później na vlogu pokazać, to zawiesimy tutaj tą fotopułapkę i już będzie wiadomo, czarno na białym, kto kradnie, kto jest taki niedobry i nieuczciwy. Słuchajcie, jestem ślepa, ale wypatrzyłam łosia, normalnie wypatrzyłam łosia swoimi ślepymi gałkami ocznymi i próbujemy go uchwycić. On się wypasa, po prostu on sobie nic nie robi z tego. Zorientował się. Wiesz, że on się zorientował? Ty, on chyba klęczał w ogóle. Jak on nas... Tak, jak on tutaj przykopytuje i nas pozabija. To on się na nas po prostu patrzy. Ale przygoda, słuchajcie. W życiu bym nie pomyślała, że pierwsza przed poradą jakieś takie zwierzę wypatrzę, bo jestem naprawdę ślepa jak kret. A tu łoś, ale patrzę. Taki, kurde, duży konar, ale tak, kurczę, patrzę na ten konar, patrzę, Dawid się tam szykuje do wyjazdu, patrzę, a ten konar się rusza. I mówię, Dawid, tam to chyba łoś jest. A Dawid, tak, łoś! I kurde, jestem taka dumna, że wypatrzyłam łosia. Może będzie coś na nagraniu widać, bo oczywiście nie chcieliśmy podchodzić do łosia, bo to niebezpieczne po pierwsze. A po drugie, no nie będziemy go tak aż bardzo straszyć, ale wysłaliśmy tam drona i ten łoś to na początku wcale się nie patrzył, słuchajcie, w kierunku drona,
który tam jakieś dźwięki wydaje, tylko na samochód, w kierunku samochodu, także... A w ogóle na początku zauważył... On widział, jak wysiadaliśmy. A widziałeś w ogóle, Dawid, na początku, bo on tak jakby... On tak klęczał. On tak jakby klęczał na kopytku sobie. Ciekawe, co on robił. Może on po prostu... Może on nie dosięga paszczą... On robił ole ole Janko. Pięknie na kolanko. To w ogóle nie jest już nasze pierwsze spotkanie z łosiem. Już kilka mieliśmy. I raz, jak rano jechaliśmy, wracaliśmy ze wsi do Otwocka, to szedł sobie taki pan łoś, taki pierdołowaty pan łoś i się śmieliśmy, że mama mu futra nie wylizała, bo miał takie, no takie kurcze zmierzwione to futerko miał, pamiętasz, Dawid? Jak taki niewyczesany pies. Tak, jak taki, rzeczywiście, jak taki niewyczesany piesek. Właśnie przyszłam popracować sobie do kocimiętki, bo mam kilka zamówień na zaproszenia do zrobienia. Myśląc, że już wszystko powiedziałam i że już całość materiałów jest nagrana i Poreda może montować odcinek, ale przypomniałam sobie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie chciałabym ubiec ewentualne negatywne komentarze, które mogą się pojawić pod tym filmem. Ogólnie to my dostajemy bardzo mało negatywnych komentarzy tutaj, za co jesteśmy Wam oczywiście ogromnie wdzięczni. I oprócz takich, które w ogóle kasuję bez zastanowienia, bo są chamskie, typu jesteś grubą świnią, jeden się taki kiedyś zdarzył, to są też takie komentarze, z którymi czasami wchodzę w dyskusję, ale nie przynosi to większego efektu zazwyczaj i w sumie są dwa typy komentarzy negatywnych, które tak jakby zauważyłam i pierwszy z nich to jest ten, który będzie tyczył się zapewne, jeżeli jakieś w ogóle będą, tego odcinka, czyli dlaczego zrywasz roślinki? Dlaczego zrywasz roślinki? Dlaczego zrywasz kwiatki? Dlaczego zcięłaś sobie do bukietu bzy i kalinę z ogródka? Dlaczego zerwałaś te fiołki wonne z lasu, kwiatostany pozbierałaś, żeby sobie zrobić syrop? Dlaczego ogołociłaś z płatków tą różę u pana Antoniego, żeby sobie zrobić syrop? I ja właśnie chciałam się odnieść dzisiaj do tych ewentualnych komentarzy, ponieważ ten film będzie głównie o robieniu zielnika, czyli o zrywaniu roślinek w celach katalogowania ich w zielniku. Chciałabym po pierwsze podkreślić, że ja nie zachęcam do zrywania roślin pod ochroną albo pod częściową ochroną i od tego macie książki i wiedzę w internecie, żeby odróżnić wszystkie roślinki i żeby wiedzieć, które możecie zerwać do swoich własnych, prywatnych celów, a których nie należy zrywać albo jest wręcz to zabronione. W ogóle jeżeli chcecie robić zielnik, a macie gdzieś tam z tyłu głowy jakiś moralny problem ze zrywaniem roślinek, to możecie im równie dobrze robić zdjęcia. I ja na przykład dzisiaj zrobiłam jednej roślince zdjęcia, tak jak już to widzieliście, ponieważ mimo tego, że już nie jest chroniona, to szkoda mi jej było zrywać, a przede wszystkim była w rezerwacie, gdzie nie można zrywać roślin żadnych, nawet tych, które nie są pod ochroną. Tworzenie takiego zielnika na swój własny użytek i zrywanie pojedynczych egzemplarzy roślinek, czy tam po kilka, żeby mieć pewność, że któraś się dobrze ususzy, roślinek nie pod ochroną, to naprawdę nie jest nic złego. Wręcz przeciwnie, myślę, że jeżeli robicie sobie taki katalog roślin, taki herbarium, taki zielnik, to pozwala Wam jeszcze bardziej zapoznać się z przyrodą Polski i w pewien sposób zaczynacie ją jeszcze bardziej szanować, bo zgłębiacie tematy, które rośliny są już praktycznie na wymarciu w Polsce, które są w dużych ilościach. Tak jakby zgłębiacie tajniki tej przyrody, wiecie, o co mi chodzi. W ogóle to powiedziałam na wymarciu, a na wymarciu to mogą być oczywiście zwierzęta, a nie rośliny. Tak, ja, polonistka popełniająca tyle błędów, ale mówię na spontanie, więc musicie mi to wybaczać. Ja zawsze jak oglądam te filmiki, to śmieję się nieraz z tego, co mówię, w jaki sposób to mówię, no ale tak to jest. Nie są bardzo wyreżyserowane, tylko trochę myślę nad tym, co powiem, więc musicie mi wybaczać te wymarcia i inne tego typu kwiatki słowne. Myślę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo dobry sposób na to, żeby poznać, co rośnie w Polsce i na przykład
Dobry przykład to są rośliny ruderalne, czyli takie, które rosną na jakichś nieużytkach, albo często w dawniejszych czasach były na przykład widywane w dużych ilościach na obrzeżach pól, gdzie rosły jakieś zboża albo inne rośliny użytkowe. I teraz na przykład pewnie zauważyliście, że jest dużo mniej maków, czy chabrów, czy innych kwiatów właśnie nazywanych ruderalnymi, czyli takimi rosnącymi właśnie w takich miejscach, bo przemysł rolniczy, wiecie, rozwija się i to w sumie nie jest już rolnictwo, tylko często przemysł zakrojony na dużą skalę i tych kwiatków jest coraz mniej i one na razie nie są, wiecie, zagrożone, ale może być tak, że za jakiś czas ich po prostu nie będzie na dziko, ponieważ już wybijemy je całą tą chemią i monokulturami i uprawianiem pod linijkę wszystkiego. Także być może te maki, które zerwiecie, albo chabry, będziecie kiedyś pokazywać swoim wnukom albo prawnukom. Zobacz, wnusiu, jakie kiedyś rosły ładne... Sorry, telefon prawie mi spadł. Jakie kiedyś rosły ładne kwiatki przy drodze. Naprawdę taki zielnik. To jest wspaniała przygoda, moim zdaniem skromnym. Z tych tematów mniej zielnikowych, ale dotyczących też zrywania kwiatków, to warto podkreślić, że jeżeli na przykład zrywacie sobie z miejsca, w którym oczywiście możecie zerwać jakieś fiołki wonne do zrobienia syropu, albo zrywacie dziką różę i robicie sobie z tego jakieś przetwory, czy coś w tym stylu, i ktoś się do was za to przyczepia, bo jesteście nieekologiczni, bo to zrywacie, bo rujnujecie przyrodę, to musicie mieć świadomość, znaczy sorry, że mówię tak musicie i w ogóle, ale to kieruję głównie te słowa do osób, które mają jakiekolwiek wątpliwości albo chciałyby tutaj mi coś napisać, że ja niby mówię, że szanuję przyrodę, a jednak jej nie szanuję, bo idę do lasu i zrywam sobie te fiołki wonne na syrop, to musicie mieć świadomość, że zerwanie sobie na przykład takiej róży, kwiatostanów dzikiej róży i zrobienie z tego jakichś przetworów albo jakiegoś syropu jest dużo bardziej ekologiczne i nie chodzi tylko o zdrowie w tym produkcie bez chemii, tylko chodzi o cały proces, który pomijacie, czyli masowe przetwarzanie tego wszystkiego w jakichś różnych fabrykach, później transport, później wystawianie tego na półki sklepowe. Omijacie cały ten proces produkcji, co już jest bardziej ekologiczne, niż gdybyście poszli i sobie kupili to ze sklepu. Także jeżeli ktoś się czepia mnie, że zrywam fiołki czy coś i ja z nim często wchodzę w dyskurs, że no tak, ale tutaj nie zerwałam kwiatów pod ochroną, zrywałam pojedyncze kwiatki, nie uszkadzałam korzenia i w ogóle... I ktoś mi mówi w odpowiedzi na to, że jestem niewychowaną i bezczelną dziewuchą, że w ogóle tak mogę, wiecie, odpowiadać, no to w sumie zamykam temat rozmowy, jak ktoś mnie obrazi, to kasuję. Także chciałam tak uprzedzić, wiecie, bo to w sumie boli, bo staram się z poradą robić naprawdę mało kontrowersyjny, jak tylko się da, niekontrowersyjny kanał na YouTubie, a jednak ktoś się czasami trafi, kto w jakiś tam niemiły sposób skomentuje i ja wiem, że macie do tego prawo, bo ja nagrywając filmy sama się wystawiam tak jakby na możliwość otrzymywania negatywnych komentarzy, ale jeżeli już ze sobą dyskutujemy, to tak jakby wymieniajmy się merytorycznymi argumentami i nie piszmy komentarzy, znaczy nie piszcie te osoby, ten ułamek osób, które tutaj piszą w brzydki sposób tego. Mam nadzieję, że to będzie jeden z niewielu filmików na tym kanale, który przedstawia jakiś tam mój ból dupy, że ktoś mi tam coś napisał, bo też staram się tego nie robić, staram się was tego nie zatruwać, ale pomyślałam, że tutaj, kiedy zaczynamy całą serię filmików, gdzie będziemy tam wrzucać nasze zielnikowe poczynania, to trzeba to podkreślić od razu na wstępie. Tak mi się wydaje. Jeszcze jedna sprawa, bo powiedziałam szeroko o tym,
jednym typie komentarzy negatywnych, które dostajemy, a jest jeszcze drugi typ komentarzy, który pewnie będziecie się zastanawiać, jaki to jest, jeżeli nie powiem. Więc ostatnio na przykład dostałam komentarz od jednej pani dotyczący tego, że jak ja mogę tak Lusię po prostu zganiać z łóżka, jak to jest taki stary i schorowany pies. Słuchajcie, Lusia jest pieskiem około 4-letnim, więc jest młoda, bo jest kundelkiem i jest w kwiecie wieku, jest teraz mniej więcej w moim wieku, przeliczając na psie lata, i nie jest tak naprawdę schorowanym pieskiem. Oprócz tego, że nie ma łapy i wygląda na starą, bo ma szare futerko, to ona jest po prostu tryskającym zdrowiem. Także to po pierwsze, a po drugie, ja uważam z całą miłością do swoich zwierząt, bo ta pani mi napisała, że no jestem, mówię, że kocham zwierzaki, a tak naprawdę to zwalam z łóżka psy. Ja uważam, że pieski mieszkają ze mną, a nie ja z pieskami, i naprawdę bardzo kocham pieski, chyba nie muszę wam tego tutaj tłumaczyć, ale chciałabym, żeby w moim domu panowały jakieś reguły i zasady, jeżeli chodzi o hodowanie tych piesków w domu. I no wiecie, no teraz w ogóle jest sezon, gdzie jest tyle kleszczy, i gdybym ja pozwalała swoim psom zaraz po przyjściu ze spaceru z brudnymi łapami, bo nie da się im tak doczyścić łap, szczególnie ryjowi całego podwozia się nie da dobrze doczyścić, to musi po prostu obeschnąć i zlecieć. Gdybym ja tak pozwalała swoim pieskom stale wchodzić na łóżko, to zdarzy się tak, że one wejdą od razu po spacerze na łóżko i później jest autostrada, po prostu kleszczy, droga szybkiego ruchu, i to wszystko później chodzi po mnie. A w ogóle chciałam wam jeszcze powiedzieć, że moje pieski to mają wygodniejsze i bardzo bardziej luksusowe materace na swoich łóżkach niż ja, ponieważ mają te materacyki z gąbką memory foam, więc foam, nie wiem, czy to się dobrze wymawia, nieważne, wiecie, z tą gąbką, która zapamiętuje kształty ciała. I ja nie mam takiej gąbki w swoim legowisku, także wiecie, wszystkie osoby, które mają zrozumieć, to zrozumieją. No, to jest ten drugi typ komentarzy. A tak to wszyscy piszecie tylko bardzo piękne słowa i jestem wam za to wdzięczna. No, bo się tak rozgadałam, że Poreda pewnie będzie bardzo zły, że musi takie moje wynurzenia tutaj i żale tyłków składać. Wracam do roboty, bo mam dużo dzisiaj zamówień z Kocimiętki. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy wam za oglądanie do końca, za łapki w górę, za moc pozytywnych komentarzy pod poprzednimi filmami i zapewne pod tym też. I zapraszamy na vloga w przyszłym tygodniu.